W ciągu minionego tygodnia na drogach powiatu ostrowieckiego doszło do 17 kolizji drogowych. Policjanci nie odnotowali żadnego wypadku drogowego. Natomiast kierowcy nadal decydują się na jazdę, czy to pod wpływem alkoholu, czy nie posiadając uprawnień do kierowania pojazdami. Policjanci ujawnili dwóch mężczyzn, którzy zdecydowali się na jazdę w stanie nietrzeźwości swoimi pojazdami. Ponadto w trakcie prowadzonych kontroli drogowych ujawnili dwie osoby, które zdecydowały się na jazdę, pomimo tego, że nie posiadały uprawnień do kierowania swoimi pojazdami. W ostatnim czasie aż 200 kierowców przekroczyło dozwoloną prędkość. I w tym jedna osoba straciła swoje prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości powyżej 50 km w obszarze zabudowanym. Zakończyły się ferie, czy były bezpieczne? Przebiegły one bezpiecznie. W ciągu tych dwóch tygodni policjanci czuwali nad bezpieczeństwem zarówno w ruchu drogowym, jak i też policjanci pozostałych służb dbali o to, aby było bezpiecznie w mieście, a także w pobliskich okolicach. Funkcjonariusze odwiedzali również dzieci i młodzież w miejscach ich wypoczynku, gdzie tam edukowali ich na temat bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ferie przebiegły bezpiecznie, ale aby było mniej zdarzeń drogowych, policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o ostrożne, rozważne i trzeźwe poruszanie się po polskich drogach, aby wszystkim podróżowało się bezpiecznie.